A więc szukasz wiedzy duchowej. Szukasz jej, bo kliknąłeś to wideo. Inaczej byś po prostu nie kliknął. Więc mam dla ciebie tutaj bardzo ważne przemyślenia i myślę, że warto, abyś z nich skorzystał i został ze mną do końca tego nagrania, bo to będzie super mega ważny przekaz. Ostatnio wziął mnie na taką radykalną szczerość i muszę wam przyznać, że praktyka radykalnej szczerości jest bardzo wyzwalająca i pomaga mi ustalić w mojej głowie to, co jest ważne dla mnie, ale też to, co tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że dotyczy większości ludzi, a niekoniecznie każdy to tak widzi. Kurczę. Ale przejdę do sedna. Dostałem pytanie od Trumana. Mam jedno zasadnicze pytanie. Może zrobisz o tym odcinek. Mianowicie chodzi mi o czakry. Czy są nam potrzebne? Czy można bez nich żyć? Jeżeli tak, to jak można je usunąć? Bo tylko masę problemów z połączeniem się z tak zwaną górą, Bogiem i wyższym ja. Jeśli masz trochę czasu, to daj cynk, a włączę lub wyłączę to te niepotrzebne. Truman pyta o czakry, o to, czy może sobie je włączać i wyłączać. To jest cholernie absurdalnym pytaniem, sorry za to Truman, prawdopodobnie nigdy nie natknąłeś się na wiedzę z dobrego źródła i dlatego masz pewną wątpliwość, ale wydaje mi się, że większość osób ma tego typu jakby wątpliwości w głowie dotyczące świadomości, rozwoju duchowego, tematów związanych z kundalini oraz czakrami i to na wielu płaszczyznach, to jest tylko jeden z przykładów, także pomyślałem, że nagram to wideo, żeby rozwikłać wiele wątpliwości. Zacznę od tego, że sama wiedza duchowa, jaką mamy dzisiaj, do której mamy dostęp, do tej, na którą jest największy boom, tak? Czyli wiedza na temat niedualności, wiedza na temat świadomości, wiedza na temat energii kundalini. Niektórzy mówią o tym New Age, ale w zasadzie to nie jest tylko New Age, bo New Age zahacza o coś więcej. Jest tutaj wiele kłótni, wiele pomieszania, bo ludzie nie wiedzą dokładnie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. A to dlatego, bo mamy wiele źródeł wiedzy, wielu nauczycieli i te źródła wiedzy mieszają się ze sobą i mamy też różne interpretacje źródeł tych wiedzy i ludzie przekazują sobie te informacje jak głuchy telefon, nie odnosząc się do pierwotnych źródeł, przez co mamy taką tendencję do robienia takich remiksów, czyli dobieramy sobie części wiedzy, uzupełniamy sobie tak, jak nam pasuje, zgodnie z naszym światopoglądem i jest gites, nie? Jest gites, dopóki nie doświadczymy czegoś ciężkiego, traumatycznego, trudnego w życiu, co wywołuje w nas dysonans poznawczy i nagle zaczynamy kwestionować. O kurczę, może źle o tym myślałem, może wszystko wygląda inaczej. I nagle jest insight w głowie. O nie, moje życie całkowicie inne, teraz będę mądrzejszy, czas na nową wersję mnie, nie? I my czarujemy się tak, że wiemy wszystko, a potem nagle okazuje się, że nie wiemy wszystkiego, tak przeskakujemy z jednej perspektywy na drugą, ciągle się ucząc, ale w gruncie rzeczy nie mając zielonego pojęcia, czy tak naprawdę jest. W sensie, czy wiemy już wszystko, tak? Bo nigdy tak na dobrą sprawę wszystkiego wiedzieć nie możesz. Ale wrócę do sedna. Cała ta wiedza związana z niedualnością, związana z kundalini, z tematami energetycznymi, pochodzi z Indii. To nie jest jakaś nasza polska wiedza, to jest wiedza hinduska, wiedza, która została tutaj przetransportowana na zachód w latach 1900-1950-2000, czyli mógłbym powiedzieć w XX wieku, też zaczynało się to w wieku XIX, ten transport wiedzy tutaj do nas. No i na początku zaczęto transkodować tą wiedzę, zaczęto ją przetłumaczać na nasz język taki zachodni, bo ta wiedza pochodząca ze wschodu stanowi symboliczny odzwierciedlnik, może to nawet po polsku nie jest, stanowi odzwierciedlenie tej rzeczywistości psychicznej, jaką doświadczają Hindusi, jak ją opisali. To jest ich wiedza, to jest sposób, w jaki oni interpretują rzeczywistość. A tak jak doskonale wiemy, język jest tylko odzwierciedleniem rzeczywistości. Język nie jest rzeczywistością. Halo, pobudka! Język nie jest rzeczywistością. Czyli wiedza nie jest rzeczywistością. Wiedza stanowi obraz rzeczywistości. To są podstawy epistemologii oraz ontologii. To są nauki, które starają się opisać to, co jest tam, w rzeczywistości. Czym jest to, co opisujemy, że jest? Jak to opisujemy? Jak się dogadujemy wspólnie, że to tak opisujemy? Bo przecież jakby każdy z nas opisywał sobie całkowicie inaczej rzeczywistość, to w życiu byśmy się nie dogadali. I tak często jest w tematach duchowych. Każdy sobie dorabia swoją teorię i nagle okazuje się, że każdy wierzy w coś innego. Ktoś wierzy w aury, ktoś wierzy w jakieś wcielenia, ktoś weźmie reinkarnację, ktoś sobie doda jakieś inne wyobrażenie i nagle mamy multum perspektyw i nie wiadomo, o co chodzi.
I żeby było jasne, ja tutaj nie mam na celu nikogo obrażać, nie mam na celu nikogo krytykować, bo wiem, że też wiele duchowych istot jest bardzo wrażliwych i gdybym tutaj zaczął naciskać, to pewnie wszyscy by się na mnie poobrażali. Chcę nagrać to wideo, żeby wyjaśnić niektóre tematy, a nie robię tego, żeby cisnąć z ludzi bekę, nie? No bo jest teraz tyle kanałów duchowych, każdy mówi co innego, każdy mówi sobie co chce, dokładając do tego tematy związane z tak zwanym duchowym materializmem. Dlatego warto czerpać wiedzę z różnych kanałów informacji, się pytać i też zachować jakąś dozę sceptycyzmu, żeby nie być takim naiwnym na 100%, tak? No, wiedzcie o tym. Jeżeli chodzi o tematy związane z Kundalini, to również jest wiedza pochodząca z Indii. Jest to temat, który stanowi obszerną bazę treści. Przede wszystkim cała ta wiedza pochodzi z Upanishad oraz z Bhagavad Gita, tam również była poruszana, z buddyzmu, z Zen, z Advaita Vedanty i została w taki sposób przetłumaczona na nasz język zachodu, żebyśmy to intelektualnie zrozumieli. Nawet nauczycieli non-duality, tak, nauczyciele non-duality dzisiaj odrzucają wiedzę o czakrach i mówią tylko o absolucie. Dlaczego? Bo jakby mówili o czakrach i o kundalini, to wszyscy by ich cisnęli, wszyscy by ich zbanowali. I bardzo często oni zaciskają zęby, nie mówią o wszystkim. Ja wiem o tym, bo słuchałem też nauczycieli non-duality, gdzie w zasadzie powinni o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat związany z tematami przebudzenia duchowego, oświecenia i w ogóle wszystkim innym. To jest, no, to jest trochę tak, kwestia bardzo sporna, w ogóle umowna, że nie mam pytań. No ale powracając, czakr nie da się usunąć. Nie możesz usunąć czakr. To jest kompletna bzdura. Kto w ogóle to wymyślił, że można sobie czakry usunąć? W ogóle po co to robić? Masz wiedzę, to jest tak jakbyś wiedział, że masz żołądek, masz jelita, masz trzustkę, masz wątrobę, masz, nie wiem, mózg i płuca. I wiesz o tym, że masz jeść jedzenie, pić wodę i oddychać. No to teraz nagle ktoś ci powie, dobra, usuń tą wiedzę, że musisz jeść, że musisz srać, że musisz oddychać i nagle twój problem zniknie. No i co z tego, że ty nie będziesz o tym wiedział, bo usuniesz tą wiedzę? Nadal będzie ci się chciało srać i jeść i oddychać. Rozumiecie? To jest taki absurd. Powinienem już zakończyć to wideo. Dobra, dajcie łapki w górę, zostawcie komentarze i widzimy się w kolejnym nagraniu, nie? Dobra, żartowałem, nie? Już nie będę robił takiej wiochy. Ale kumacie, o co chodzi? Też wiele osób się mnie pyta, czy ja muszę przebudzić to kundalini? Czy ja muszę medytować? Czy muszę robić to, czy tamto? Już nawet nie wiem, czy ci ludzie się mnie tego pytają, czy ja sobie sam nie urabiam tych pytań. Bo tyle ich dostaję, że nie zawsze jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale w zasadzie to są najczęstsze wątpliwości, jakie ludzie mają. Różne doświadczenia w ciele, różne doświadczenia w głowie, różne przebłyski świateł, poprzednie wcielenia, różne doświadczenia podczas snu, napady ekstaz, napady przepływu tego czy tamtego. I najtrudniejszą kwestią w ustaleniu tego jest to, w jaki sposób to uziemić. Czyli jak być normalnym człowiekiem, jak normalnie żyć, jak normalnie funkcjonować. Bo często tego typu doświadczenia wskazują na jakieś odloty, które się pojawiają, a zaraz znikają. Ja już pomijam na przykład tą kwestię, że ze wszystkimi osobami o tym nie porozmawiasz, bo założę się, że większa część twojej rodziny już cię wykleła, albo cię wyklnie, jeżeli zaczniesz to robić. Ach, te doświadczenia. Dobra, ale może ustalmy tutaj jakąś bazę, jakiś punkt odniesienia, jakiś fundament, co takiego warto robić i dlaczego warto to robić. Przede wszystkim warto jest się uczyć i to z różnych źródeł i to z dobrych źródeł. Polecam czytać książki, nie tylko oglądać filmy, nie tylko czytać internet, po prostu czytać książki. Ja tutaj mam Bhagavad Gita, polecam, naprawdę, kupicie ją za grosze, jest dostępna wszędzie w internecie. Jest to opis tego, jak Arjuna wraz z Krishną prowadził dialog i jest tam obszernie wytłumaczony temat, który stanowi fundament pod Advaitę, tak? I w ogóle tematy związane z hinduizmem. Ja nie mówię, że to jest wszystko, to jest cząstkowa wiedza, bo jest tego dużo więcej. A ja też nie wiem wszystkiego, ale polecam się z tym zaznajomić. Ostatnio przeczytałem tą książkę, Kundalini, Ognisty Wąż. Autor twierdzi, że wszelakie objawy schizofrenii oraz zaburzeń psychicznych są wynikiem przebudzenia kundalini, co jest moim zdaniem dość odważnym twierdzeniem i ja sam osobiście bym tak nie twierdził odważnie, bo nie wiadomo tak naprawdę w 100%, ale fajnie tłumaczy to, jakie są symptomy przebudzenia, no daje różne wskazówki i tipy. Opisuje m.in. przebudzenie Krishnamurti'ego, o czym też często się nie mówi, bo Krishnamurti sam odrzucił kundalini. Oglądałem wywiad, znaczy to był cząstkowy fragment satsangu Krishnamurti'ego, gdzie
Stachura, tak, nasz polski poeta, pocisnął go przy całej publiczności. No, pocisnął, nie pocisnął, to też jest ciężkie słowo. Ach, ludzie potem będą mi łapać za te słowa. Kurczę, powinienem się ogarnąć. No, po prostu stanął na środku zgromadzenia i powiedział mu, że no po prostu to, co on tam w takim razie robi, tak? Jeżeli nie uważa się za górę, to po co naucza ludzi? I w zasadzie, że skoro to wszystko jest w nas, to po co te wszystkie zgromadzenia, nie? No oczywiście ludzie potrzebują tą wiedzę, bo potrzebują prowadzenia, bo tak zawsze było, jest i będzie. Ale to tylko, wiecie, w ramach takiej ciekawostki, żebyście nie dali sobie wyprać mózgu. Dalej mamy Kundalini Yoga for the West, książka, którą polecałem już dalej, wcześniej w sensie, wcześniej. Ale jest napisana w języku angielskim, więc wszystkim się to nie spodoba. Jest też dużo źródeł wiedzy Josepha Campbella w internecie, możecie znaleźć, on super to tłumaczy. W ogóle w internecie jest tego całkiem sporo. Wejdźcie na Allegro. Allegro! Polska strona! Możecie kupić tam książki. Wpiszcie sobie Kundalini. Pewnie znajdziecie całą masę, bo jest tego całkiem sporo. Ale się wygadałem w ogóle. Pamiętajcie, żeby nie pomylić waszych wyobrażeń, waszych starych nawyków umysłu, waszej wyobraźni z realnym doświadczeniem tego, co jest tu i teraz. Bo to łatwo jest pomylić. I same te tematy duchowe, które dotykają Advajty, życia tu i teraz, Kundalini, da się wyczuć w swojej rzeczywistości. Są rzeczy, które można samemu przerobić, można je przekontemplować, można ich doświadczyć, można je przeżyć. Nie tylko poprzez słuchanie kogoś i studiowanie wiedzy, ale w ogóle doświadczalnie. W jaki sposób? Poprzez medytację, praktykę jogi, dbanie o ciało, kontemplacja, po prostu bycie tu i teraz. Można tego samemu doświadczyć. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ Kundalini to nie jest tylko wiedza ezoteryczna, to jest realne doświadczenie, którego można doświadczyć, czyli przeżyć to. Ja sam osobiście w życiu bym o tym nie wspominał, gdybym tego nie doświadczył, nie przeżył. Dlaczego? Bo jestem największym sceptykiem, jakiego znam. Bardzo jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o tematy duchowe. No jestem sceptyczny po prostu. Zajarałem się tymi tematami, ponieważ wcześniej byłem zainteresowany rozwojem osobistym oraz psychologią, ale tam nie znalazłem wszystkich odpowiedzi na moje pytania. Poza tym miałem problemy z lękiem i chciałem ten lęk przerobić, ale nie byłem w stanie, więc wziąłem kwasa, który uświadomił mi, że życie jest kompletną iluzją, a tematy psychologiczne są niczym innym jak kolejnymi systemami przekonań opakowanymi w pudełka myślowe, poza którymi możemy się odnaleźć jako puste, nieprzejawione nic, które jest absolutnie wszystkim, i to tak rozwaliło mi mózg, że otworzyłem się na tematy związane z duchowością, w tym medytacja oraz ćwiczenie uważności, i poprzez medytację i ćwiczenie uważności zacząłem odczuwać w moim ciele różne sensacje. Przede wszystkim gromadzącą się energię przy moim kroczu, która wywoływała taką ekstazę, która zaczęła przepływać przez całe moje ciało, gromadząc się w brzuchu, gromadząc się w sercu, tutaj gromadząc się w czole, doprowadzając do doświadczenia, w którym zacząłem wręcz płonąć, a moje ciało rozlało się w rzeczywistości, rozpoznając się kompletnie jako wszystko i nic. Głębokie, nie? No to rozwaliło mi czachę, tak? I szukałem informacji odnośnie do tego, czy ktoś czegoś takiego wcześniej nie przeżył. No i dowiedziałem się, że tak jest, że tak było. I są różne nauki zawierające ustrukturyzowaną i usystematyzowaną wiedzę, z której można czerpać i się dowiadywać. Tylko, no tutaj musicie czerpać po prostu z wiedzy i z nauk. Nie odrzucajcie nauki. Nie odrzucajcie nauki. Wiedzy nie odrzucajcie. Nie lećcie tylko na intuicji. Nie lećcie tylko, że z przepływu. Ja wiem, że teraz jest to modne, ale to się odwróci przeciwko wam, bo będziecie doświadczać różnych rzeczy, które będą sprzeczne z waszymi uczuciami. Będziecie doświadczać bólu, będziecie doświadczać niepewności, będziecie stosować duchowy bypassing i będziecie chcieli oszukiwać swój umysł, że jest wszystko okej, jest wszystko w porządku, a tak naprawdę nie jest, i w pewnym momencie doświadczycie czegoś, co mógłbym nazwać duchową psychozą, kiedy wasze realne doświadczenia będą pomieszane z waszymi duchowymi przekonaniami i nie będziecie wiedzieć, co jest prawdziwe, a co nie. Mówię to jako, nie wiem, forma ściągnięcia wszystkich na ziemię, albo może jakaś część nie chce wziąć odpowiedzialność za młode dzieciaki, które sobie będą robić krzywdę. A będą! I to bez względu na to, w jakiej teorii będą grzebać, ponieważ taka jest natura młodych umysłów, że szukają, chcą doświadczać i
są otwarte na nowości, tak? Więc bez względu na to, czego byśmy nie chcieli nauczyć młodych ludzi, oni i tak zrobią swoje! Damian, co ty wiesz o młodych ludziach? Sam wyglądasz, jakbyś miał 16 lat! Kurwa! W październiku skończę 27! Za 3 lata będę miał 30! Nie wprowadzajcie mnie w kompleksy! Jogę róbcie. Polecam. Joga. Joga na wszystko. Ćwiczenia fizyczne. Takie, które was uziemią. Takie, które sprawią, że poczujecie kontakt fizyczny z rzeczywistością. Proste rzeczy. Sprzątanie w mieszkaniu. Ogarnięcie siebie. Zdrowe odżywianie. Czytanie książek. Robienie tego, co emocjonalnie trudne. Nawet jeżeli czekasz na ten przepływ, a on nie przychodzi, to i tak rób po prostu swoje. Rób po prostu to, co wszyscy pomijają. Bo każdy chciałby mieć wszystko szybko, tak? Wiedza za darmo, w internecie kliknę, obejrzę. Po co mam się zastanawiać? Przecież klikłem, jest za darmo. Więcej, 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 więcej. Nie będę myślał samodzielnie. Po co myśleć samodzielnie? Przecież on powiedział tak. Więcej, więcej, więcej. Tak jeszcze podsumowując, tak jak wspomniałem wcześniej, nie chcę z nikogo cisnąć beki, nie chcę ludzi jakby triggerować, ale wydaje mi się, że jest potrzeba jakby wyrównania niektórych rzeczy i doprowadzenia ich do wspólnego mianownika i że w przyszłości tak czy siak będziemy do tego dążyć, bo w tej chwili wchodzimy w taką erę, kiedy jest internet, każdy może mówić co chce. Też mamy coraz większą rosnącą kompleksowość informacji, czyli jest coraz więcej rzeczy i kompleksowość zaczyna wzrastać. Więc coraz trudniej będzie nam wszystkim nadążyć nad coraz rosnącą kompleksowością. I będziemy potrzebować takie osoby, które potrafią to wszystko porządkować i sprzątać. Jeżeli sam nie ogarniesz swojego życia i sam nie będziesz w stanie go uporządkować, to twój umysł będzie szukał osób, które są w stanie to zrobić za ciebie, ponieważ taką masz potrzebę. Ludzie mają potrzebę posiadania porządku i ludzie mają potrzebę posiadania znaczenia w życiu. Pamiętajcie o tym, żebyście nie wkręcali się w jakieś sekty czy teorie spiskowe, bo wasz umysł będzie naturalnie pożądał porządku w myśleniu. Jeżeli nie znajdzie go u was, was samych, jeżeli nie przetrawicie tych informacji, sami sobie tego nie przemyślicie, to będziecie szukać tego porządku na zewnątrz. I o ile znajdziecie jakieś dobre źródła informacji, książki, to jeszcze super, nie? Ale jak traficie na jakąś sektę, czy na jakiegoś guru, który wypierze wam mózgi, uważajcie na to, bo to są realne doświadczenia. Ja poznałem ludzi, którzy wkręcali się w różne rzeczy i znam takie historie. A dobra, powinienem, może sobie daruję na tą chwilę, ale to jest bliżej was niż wam się wydaje po prostu. Ja mam na imię Damian dla projektu Find Yourself, dzięki wam za uwagę, dajcie dla mnie łapy w górę, zostawcie swoje przemyślunki. Jeżeli chcecie, i to jest dla mnie coś naprawdę ważnego i w sumie to bym was nawet o to prosił, zapiszcie się na newsletter na mojej stronie internetowej projektfindyourself.com.pl. Tam jest taki formularz i możecie podać swojego maila. I ja tego maila sobie jakby zapiszę w bazie i gdy będę udostępniał nowe informacje albo będę miał nowe insighty, nowe wskazówki, to będę wysyłał wam informacje bezpośrednio na maila. Robię tego newslettera, żeby uzależnić się trochę od powiadomień YouTube'a, bo wiem, że nie wszystkie informacje do was bezpośrednio trafiają. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to naciśnijcie ten przycisk subskrybuj, możecie walnąć ten dzwoneczek. Nie wiem na ile to działa, ale podobno to ma jakiś tam większy sens, bo widocznie algorytm YouTube'a nie zaskakuje, że moje filmy mają taką wartość, a widzę, że pomimo tego, że mam 10 tysięcy subskrypcji, oglądam je raptem 500 osób. Na każdym moim filmie, co wprowadza mnie w olbrzymi smutek, bo wkładam ogromną pracę w to, co robię i no po prostu, no dotyka mnie to mimo wszystko, tak? Bo to jest czas, energia, jaką ja poświęcam i chciałbym, żeby mimo wszystko ludzie czerpali z tego informacje, a nie, że top 1 priorytetów mają duchowe kanały, które walą największy clickbait. I za to też was przepraszam, bo ostatnio wróciłem do clickbaitów, ponieważ, no, mimo wszystko jakoś to trafia bardziej do ludzi. Co tylko potwierdza moje przekonania, że nasza uwaga jest tak dzisiaj zatruta, że już nawet nie chcę się z tym walczyć. Ja już to po prostu akceptuję, już nie chcę się z tym po prostu walczyć. Dzięki wam za waszą uwagę, mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego coś wartościowego. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je na dole. Jeżeli chcecie przyjść do mnie na konsultację, to zapraszam, mam taką ofertę. Pracuję z ludźmi, pomagam im poukładać ich życie. Pomagam im w budowaniu różnych modeli dotyczących ich życia, jeżeli chodzi o coaching, samopomoc, rozwój osobisty, ale też jeżeli chodzi o duchowość, jeżeli chodzi o integrację duchowych doświadczeń, jeżeli takie miałeś, mogę pomóc ci je zintegrować.
nie czytam z aury, nie czytam z kosmicznego czegoś, po prostu mówię jak jest i to co czuję. Stawiam po prostu na normalność i to przejawia się tym, że z doświadczenia wiem, że działa to zdecydowanie dużo lepiej niż inne cuda niewidy. Mam takie wrażenie, że kogoś obrażę tym filmem. Ale jak to mówią, albo cię kochają, albo nienawidzą, albo tolerują. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.